5 kwietnia PST organizuje kolejne szkolenie z Tobą, Kobieta pewna siebie. Proszę Cię, powiedz mi, które kobiety najbardziej skorzystają z tego szkolenia? Ja myślę, że kobieta, która ogląda to wideo i słyszy ten tytuł, że to jest kobieta pewna siebie, to gdzieś wewnątrz czuje, że to jest o niej. Większość kobiet nie jest wystarczająco pewną siebie, ponieważ ciągle sobie czegoś ujmują. Kobiety są, kiedy są dziewczynkami, są wychowywane na takie, które mają być po prostu idealne. Bardzo dużo się od nich wymaga. W związku z czym w życiu dorosłym bardzo często zbyt surowo siebie oceniają. Czują się wciąż niewystarczająco dobre. I to powoduje, że nie podejmują niektórych wyzwań. Ciągle poruszają się poniżej swoich możliwości. Mogłyby mieć lepsze wyniki finansowe, mogłyby mieć lepsze wyniki, jeżeli chodzi o pracę, mogłyby czuć się pewniej jako żona czy mama, natomiast bardzo często tak się nie dzieje. Pomimo tego, że kiedy ja na tę kobietę patrzę, to dla mnie ona ma wszystkie zasoby, które są niezbędne do tego, żeby była na jakimś tam miejscu, ale ona tego nie widzi. W związku z czym każda kobieta, która czuje, że brakuje jej pewności siebie do tego, żeby osiągać wyniki, które gdzieś pod skórą wie, że jej się należą, powinna przyjść na to szkolenie. A powiedz mi, dlaczego ta pewność siebie jest taka ważna? Pewność siebie, dlaczego jest ważna? Niektórzy mylą pewność siebie z arogancją albo z pychą. Pewność siebie to oznacza zaufanie do siebie. Pewność siebie to oznacza szacunek do samego siebie, miłość do samego siebie. Jeżeli kochasz siebie, szanujesz siebie, jesteś pewna swoich możliwości, ufasz sobie i w to, że jesteś w stanie zrobić wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby fajnie funkcjonować, czy to biznesowo, czy to rodzinnie, czy na każdej innej płaszczyźnie, którą wybierzesz, to powoduje, że realizujesz swoje cele, te, które oczywiście wybierzesz, że chcesz, żeby zostały zrealizowane. W związku z czym ta kompilacja tych trzech rzeczy jest niezwykle ważna po prostu w życiu każdego z nas, żeby znał swoją wartość, żeby zbudował swoją wewnętrzną siłę. Jeżeli ktoś jest niepewny siebie, to wciąż działa z pozycji strachu. Każdą decyzję, którą obiera, ona jest kierowana strachem. Czyli na przykład jeżeli kobieta nie jest pewna siebie, to wybiera pierwszego lepszego mężczyznę, który jej się oświadczy na męża, nie dlatego, że jakoś szczególnie szaleje za nim, tylko dlatego, że boi się, że się następny nie znajdzie nigdy, tak? To nie jest miłość, na tym się nie buduje rodziny. Jeżeli kobieta nie jest pewna siebie zawodowo, to decyduje się na pracę, która nie sprawia jej satysfakcji. Ona czuje się po prostu źle w tej pracy, ona czuje, że to ją ogranicza, czuje, że nie wykorzystuje swojego potencjału w 100%, że mogłaby zrobić więcej, ale nie zrobi kolejnego kroku, ponieważ nie ufa sobie i nie ufa swoim możliwościom. Jeżeli ktoś jest niepewny siebie jako na przykład mama, kobieta nie jest pewną siebie mamą, to wtedy nie będzie w stanie wychować pewnych siebie dzieci. Bo o tym się nie mówi dzieciom, tylko dzieci modelują rodziców. W związku z czym, jeżeli jesteś niepewna siebie jako kobieta, masz córkę, twoja córka również nie będzie pewna siebie, ponieważ będziesz projektować na nią cały czas swój strach. A czy to jest tak, że my Polki mamy troszkę problem z pewnością siebie, prawda? Tak myślę, nasze wychowanie takie polskie chyba jest, powoduje, że jednak mamy z tym problem, prawda? Tak, kobiety, które się wychowują w Polsce bardzo często są wychowywane bardzo surowo, są pewne stereotypy, które powodują, że zwłaszcza Polki chcą być w każdej dziedzinie idealne. Ja kiedy teraz mieszkam w Brukseli i kiedy obserwuję kobiety z Europy Zachodniej, to obserwuję taką większą śmiałość ich, większe zaufanie do siebie, większą miłość do siebie. Nawet kiedy obserwuję je na przykład, nie wiem, na siłowni, w przebieralni i tak dalej, one mają takie piękne zaufanie do siebie, miłość do siebie. Nie są wszystkie idealne, jeżeli chodzi o na przykład zewnętrzną część, ale bardzo fajnie siebie akceptują. Polki są takie trochę zahukane, nieśmiałe, wycofane. Jeżeli któraś wygląda jak, nie wiem, Miss Polonia, to ewentualnie powie że o sobie, że jest całkiem niezła albo całkiem ładna, a cała reszta jest tak fałszywie skromna. I to jest oczywiście część kultury polskiej, to jest część wychowania, to jest część stereotypów. Natomiast wszyscy my jako Polacy czasami czujemy się trochę
niedowartościowani i poprzez naszą kulturę, poprzez naszą historię potrzebujemy wykonać trochę więcej pracy nad tym, żeby jednak poczuć się po prostu pewnym i świadomym swoich możliwości. A jakich więc zmian w swoim życiu możemy się spodziewać, jeżeli przepracujemy ten temat i będziemy w końcu tak naprawdę pewne siebie? Jakie zmiany w otoczeniu, w rodzinie, w biznesie? Jeżeli człowiek jest pewny siebie, to zaczyna bardziej ufać sobie, robi się spokojniejszy, zaczyna podejmować decyzje, które są zgodne z nim, nie z tym, co mówi mu otoczenie, nie z tym, co mówią mu stereotypy, co mówi mu społeczeństwo, tylko zaczyna słuchać siebie. Jak słuchasz siebie, to jesteś osobą, która jest nawet zdrowsza. Inaczej traktujesz ludzi ze swojego otoczenia, swoich najbliższych. Jesteś w stanie obdarzyć ich taką szczerą, piękną miłością, jeżeli ktoś jest pewny siebie. Jeżeli kobieta jest pewna siebie, to ona zupełnie inaczej podchodzi do mężczyzny w związku. Ona tego mężczyzny nie osacza, ona się na nim nie wiesza. Ona nie jest kobietą bluszczem, tylko ona jest naprawdę spełnioną po prostu istotą, która czuje wewnętrzną radość, pokazuje ją innym i też obdarza innych ludzi tą właśnie radością i pewnością. To powoduje, że relacje, które masz wokół siebie, są zdrowe, one nie są toksyczne. Tak? Jak dużo jest kobiet, które budują toksyczne relacje, czy to z szefem, czy to z partnerem, czy to z dalszą swoją rodziną, bądź pozwalają sobie na takie rzeczy. Bardzo często wypierają swoje potrzeby. Nawet jeżeli chodzi o sytuacje seksualne, jeżeli kobieta nie jest pewna siebie, to nie jest w stanie często czerpać prawdziwej satysfakcji z życia, chociażby nawet intymnego. W związku z czym każda pani, która przyjdzie na to szkolenie, może się spodziewać poprawy w obszarach zarówno osobistych, jak również później w biznesowych. Ponieważ jeżeli biznesowo fantastycznie chcesz funkcjonować, to najpierw potrzebujesz zacząć od tej części wewnętrznej. A powiedz mi, jak ty uczyłaś się sama pewności siebie? Ile lat to trwało i pewnie sama to przepracowałaś, prawda? Tak, oczywiście, ponieważ jako mała dziewczynka nikt... Nie dostałam jakby tego wsparcia z zewnątrz, w związku z czym całą tą pewność siebie budowałam sama sobie. Ja ją buduję na zaufaniu do siebie. Ja, ponieważ dotrzymuję słowa, którego sobie daję, jestem osobą bardzo wewnątrz sterowną, czyli taką, która ma bardzo silny autorytet wewnętrzny, słucham siebie, to w ten sposób to buduję. Są ćwiczenia coachingowe, które służą temu, żeby zbudować swoją pewność siebie. Są ćwiczenia, które pozwalają dostrzec swoje mocne strony, które wykorzystamy na tym szkoleniu. Są ćwiczenia, które można wykonywać codziennie po to, żeby pielęgnować tą pewność siebie, którą się ma. Bo każdy z nas ma ją wypracowaną na pewnym poziomie. Chodzi o to, żeby ją jeszcze po prostu praktykować i pielęgnować w sobie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na szkolenie. Wszystkie panie, no i oczywiście jeżeli jakiś pan znajdzie się na sali, to również go nie wyrzucimy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.